Serdecznie witam burmistrza gminy Kęty, pana Tomasza Bąka. Witam serdecznie kierownika rewiru dzielnicowych Komendy Policji z Kęt, pana Sławomira Hawasa. Witam komendanta Straży Miejskiej gminy Kęty, pana Zbigniewa Kalika. Witam rady z naszego sołectwa. Witam prezesów organizacji społecznych z terenu naszego sołectwa. I także witam was serdecznie, mieszkańcy naszego sołectwa. Teraz nastąpiło otwarcie zebrania i teraz powołamy przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej, zgodnie z listą obecności stwierdzamy, że zebranie jest prawomocne, jest wpisanych 50 osób. 52 osoby, także zebranie jest prawomocne. Na ostatnim zebraniu Rady Sołeckiej, Rada Sołecka podjęła decyzję, że na przewodniczącego zebrania proponuje pana Grzegorza Żaka i sekretarza zebrania panią Magdalenę Dźwigor. Proszę o przegłosowanie tych dwóch kandydatów. To może... I jednogłośnie. Zapraszam pana Grzegorza i panią Magdalenę. Dzień dobry. Kolejnym punktem dzisiejszego zebrania jest przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania. Drodzy Państwo, trzy pierwsze punkty już zostały wykonane. Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności, powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania i dalej proponowany porządek zebrania to sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 rok, sprawozdanie z działalności komisji, sprawozdanie komisji rewizyjnej, dyskusja nad sprawozdaniami, podjęcie uchwały w sprawie skwitowania działalności sołtysa za ubiegły rok, dyskusja ogólna, w tym wystąpienie pana burmistrza, podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych będących do dyspozycji sołectwa w bieżącym roku, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zebrania, przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania oraz zakończenie zebrania. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku zebrania? Zechce podnieść rękę. Kto jest za? Jeżeli nie odczytałem, to przepraszam, ale w punkcie czwartym, tak jak było na ogłoszeniu, jest oczywiście powołanie komisji uchwał i wniosków. Jeżeli pominąłem, to przepraszam. Jest oczywiście to w porządku zebrania. Jeszcze raz, kto z Państwa jest za przyjęciem takiego porządku zebrania? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Jednogłośnie zebranie miejskie zdecydowało o przyjęciu takiego porządku zebrania. Przechodzimy do punktu kolejnego, powołanie komisji uchwał i wniosków. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów do tej komisji. Z Rady Sołeckiej na ostatnim posiedzeniu do komisji uchwał i wniosków Rada Sołecka proponuje panią Zofię Gazidło i pana Jana Ochmanka. Jedną osobę proponujemy ze sali. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów z sali do komisji uchwał i wniosków. Bartosia Wiesława. Nie, dziękuję. Proszę bardzo, inne zgłoszenia. Możdeń Natalia. Pani Natalia Możdeń.
Kolejne zgłoszenia. No dobrze, abyśmy w komisji mieli przynajmniej 3 osoby, więc może jeszcze jedna przynajmniej. Pan Rok Jasiaczek. Tak. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia z sali? Bardzo proszę, kto z Państwa jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie pani Zofia Gasidło, pan Jan Ochmanek oraz pan Rok Jasiaczek? Chcę podnieść rękę. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? W takim razie powołana została Komisja Uchwał i Wniosków w wymienionym wcześniej składzie. Państwa z Komisji Uchwał i Wniosków zapraszam do pracy. A my przechodzimy do kolejnego punktu, piątego dzisiejszego zebrania, a mianowicie sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2011 rok. I tutaj oddaję głos panu Sołtysowi Andrzejowi Kajorowi. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w Nowej Wsi za 2011 rok. Rada Sołecka wraz z Sołtysem liczy 9 osób. W 2011 roku odbyła 4 protokołowane posiedzenia, w których oprócz członków Rady Sołeckiej uczestniczyli radni, a także pracownicy Urzędu Gminy Kędzyn. Na posiedzeniach omawiano sprawy bieżące, istotne i ważne dla naszej miejscowości oraz podejmowano uchwały i decyzje wynikające z aktualnych potrzeb naszego sołectwa. Z działu drogi publiczne za kwotę 3240,19 zł zakupiono kruszywo i utwardzono następujące ulice. Ulica Kiepury, 2 samochody kruszywa. Ulica Paderewskiego, 1 samochód kruszywa. Ulica Wyspiańskiego, 2 samochody kruszywa. Z działu drogi wewnętrzne za kwotę 3234,64 zł zakupiono i utwardzono następujące ulice. Ulica Graniczna, 1 samochód kruszywa. Ulica Szymanowskiego, 2 samochody kruszywa. Ulica Bielańska, 2 samochody kruszywa. Z zakresu modernizacji dróg rolniczych za kwotę 17 988,34 zł zmodernizowano drogę do pól o numerach działek 1336 i 1339 o długości 780 metrów bieżących. Na modernizację tej drogi gmina Kęty otrzymała dotację z budżetu województwa małopolskiego. Z działu rezerwy ogólnej i celowej wydano zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej następujące kwoty. 1500 zł na zakup 3 sztuk drzwi do remizy OSP. 2000 zł na zakup 3 sztuk okien do pawilonu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego Nimanowa Wieś. 2768 zł na zakup strojów i szafek dla zespołu szkolno-gimnazjalnego, w tym 1800 zł jeden komplet strojów sportowych i 1968 zł 4 szafki ubraniowe. Poza wyżej wymienionymi działaniami należy wymienić następujące inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie naszej miejscowości w 2011 roku. Odbudowa odwodnienia ulicy Rejmonta w Nowej Wsi na długości 210 metrów bieżących za kwotę 74 335,97 zł. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Kazimierza Wielkiego za kwotę 44 352,67 zł i remont ulicy Staszica w ramach usuwania skutków powodzi za kwotę 137 488,98 zł. Kończąc swoje sprawozdanie, chciałbym podziękować za współpracę członkom Rady Sołeckiej, organizacjom społecznym naszego sołectwa oraz mieszkańcom Nowej Wsi. Dziękuję również za wspieranie naszych działań panu burmistrzowi Tomaszowi Gąkowi oraz jego zastępcom, panu Dariuszowi Laszczakowi i panu Krzysztofowi Olejakowi oraz kierownictwu i pracownikom Urzędu Gminy w Kętach. Wyrażam również nadzieję, że bieżący rok 2012 będzie równie owocny w nasze wspólne działania dla rozwoju naszej miejscowości Nowa Wieś. Dziękuję. Dziękuję panu Sołtysowi za odczytanie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ubiegły rok. Przechodzimy do punktu szóstego, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Tutaj bardzo proszę w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie odczyta, przedstawi pan Andrzej Witkowski.
Szanowni Państwo. Protokół Komisji Rewizyjnej Sołecka Nowa Wieś. Komisja w składzie członkowie Krystyna Piwko, Katarzyna Kusak, Andrzej Witkowski, powołanej uchwałą nr 7 Zebrania Wiejskiego Nowej Wsi w dniu 2 lipca 2011 roku przeprowadziła w dniach 13-29 kwietnia bieżącego roku kontrolę w zakresie celowości wydatków oraz środków finansowych będących w dyspozycji Sołectwa Nowa Wieś w 2011 roku przez Radę Sołecką od czasu objęcia kadencji, to jest od 2 lipca ubiegłego roku. Komisja stwierdziła, co następuje. W dniu 2 lipca 2011 roku uchwałą nr 8 Zebrania Wiejskiego w Nowej Wsi w sprawie środków finansowych do dyspozycji Sołectwa Nowa Wieś w 2011 roku uchwalono następujące środki finansowe będące do dyspozycji Sołectwa Nowa Wieś w 2011 roku. W dziale 600, rozdział 616, drogi publiczne gminne, kwota 3285 zł, przeznaczenie na pokrycie kosztów awaryjnych napraw drobnych uszkodzeń w pasie dróg gminnych. Punkt drugi, w dziale 600, rozdział 617, drogi wewnętrzne, kwotę 6,5 tysiąca złotych, przeznaczenie na odbudowę dróg rolniczych biegnących równolegle do potoku Macocha od ulicy Kolbego do jazu Kuczka. Tu od razu zaznaczam, że jest nieścisłość w planie, jest napisane jazu Kuczka, w dokumentach gminnych jest napisane nazwisko jakiegoś pana, pewnie jest niezgodność w dokumentach. Z udziałem środków budżetu województwa małopolskiego. W dziale 758, rozdział 75818, rezerwy ogólne i celowe, kwotę 7300 zł jako rezerwa na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji sołtysa. Na podstawie informacji Urzędu Gminy Kęty wydatkowanie planowanych środków finansowych, uchwała nr 4 łamane na 15 łamane na 2011 rok Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 stycznia 2011 roku, uchwała budżetowa gminy Kęty, tabela nr 6, środki do dyspozycji jednostek pomocniczych dla sołectwa Nowa Wieś przedstawiają się następujące. Dokonano płatności w następujących rozdziałach, paragrafach wydatki rzeczowe. 92601, paragraf 4210, kwotę 1999,98 zł, faktura na okna dla klubu LKS Nowa Wieś. W dziale 75412, paragraf 4210, kwota 1500 zł, faktura numer 687, łamana na F, łamana na 211, drzwi dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś. Dział 80101, paragraf 4210, kwota 1968 zł, faktura numer 11, łamana na 974, szafka szkolna dla zespołu szkolno-gimnazjalnego, kwotę 1800 zł, faktura VAT 348, łamana na 2011, stroje sportowe dla zespołu szkolno-gimnazjalnego w Nowej Wsi. Razem wykorzystano 7267,99 zł. Jest to 99,56% zaplanowanego budżetu. Dodatkowo na drogi gminne z działu 616, paragraf 4210 wykorzystano 3240,19 zł. Jest to 98% zaplanowanego budżetu. Jest to faktura opiewająca, ta kwota jest to przeznaczenie na kurszywo. I punkt trzeci, drogi wewnętrzne w dziale 617, paragraf 4210, wykorzystano 3239,64 zł, faktura również na kurszywo. W tym miejscu chciałbym Państwu przedstawić, należy wskazać, że zgodnie z pismem Rady Sołeckiej w Nowej Wsi poprzedniej kadencji, numer wchodzący do urzędu 3110 dnia 15 kwietnia, dziennik podawczy Urzędu Gminy Kęty, zaplanowana kwota została zdeklarowana w całości do wykorzystania w ramach jednego zadania.
związanego z działem 617, czyli wcześniej mówionej drodze wzdłuż Mazowy. Dodatkowo chciałbym Państwu przedstawić, że wydano w ramach planowanych środków finansowych na potrzeby naszego sołectwa w ramach gminy całość, ta kwota wynosi 13 747,82 zł. Dla informacji społeczności sołeckiej w 2011 roku wydano na rzecz sołectwa dodatkowo w ramach zadania z zakresu gospodarki wodnej, czyli odbudowa odwodnienia ulicy Rejmonta w Nowej Wsi, około długość jest 210 metrów, jest 74 335 zł. I w ramach zadania z zakresu modernizacji dróg rolniczych, drogi wewnętrzne, modernizacja drogi dojazdowej do pól, części działki gminnej 1336-1339 na długości 780 metrów bieżących, jest to kwota 17 998,34. Dlaczego o tym mówię? Właśnie w kwocie tej znajdują się również niewykazane rachunkami pozostałe środki finansowe w wysokości 3260 zł w ramach planowanej 6,5 tysiąca dla jednego zadania rozdziału 617. Informacyjnie, całościowo na potrzeby sołectwa wydano 106 082 zł 13 groszy. W celu zachowania jasności i przejrzystości wykorzystywania zaplanowanych środków finansowych sołectwa Nowa Wieś, komisja rewizyjna sugeruje. Zgłaszane wnioski, o których mowa w paragrafie 22 punkt 3 statutu sołectwa Nowa Wieś w sprawie przeznaczania środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa, opisywać w protokole z zebrania Rady Sołeckiej w następujący sposób. Kto zgłasza wniosek, ewentualnie wskazanie podstawy, na przykład pismo wchodzące od instytucji, to jednocześnie będzie załącznikiem do protokołu. Poddanie głosowaniu i podanie wyniku głosowania, przyjęcie lub odrzucenie wniosku jednoznacznie sformułowane. Drugi punkt, wpisanie na fakturze numer protokołu i daty zebrania sołeckiej, Rady Sołeckiej, na którym został wniosek przyjęty. Po dokonaniu przeglądu dokumentów pod względem merytorycznym i finansowym za rok 2011 w zakresie wydatków środków będących w dyspozycji sołectwa oraz na podstawie paragrafu 24d statutu sołectwa Nowa Wieś, komisja rewizyjna wnioskuje do zebrania wiejskiego w Nowej Wsi o udzielenie sołtysowi skwitowania za 2011 rok. Protokół podpisali Krystyna Piwko, Katarzyna Husa, Andrzej Witkos. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję komisji rewizyjnej za sporządzenie sprawozdania, panu Andrzejowi Witkowskiemu za tak precyzyjne przedstawienie szczegółów. I przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu 7 dzisiejszego zebrania, a mianowicie do dyskusji nad sprawozdaniami. Tak sprecyzuję, że dyskusja ma dotyczyć w tym momencie, w tym punkcie sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej, o czym wspominał pan sołtys, bądź też sprawozdania komisji rewizyjnej. W tym punkcie dyskutujemy na ten temat. Bardzo proszę, kto z Państwa ma jakieś pytania czy uwagi dotyczące któregoś ze sprawozdań. Proszę bardzo, pan Bartoś. Odnośnie do tam pan wymienia, pan sołtys też dwie numeracje działek o długości na 700 metrów przed nasz ruszyło. Ale nam te same numeracje to nie da. Gdzie to jest? W jakim gronie, w jakiej ulicy? Bo tam to nam nie da. Dokładnie sprawdziłem, więc dlatego chcę udzielić. Szanowni Państwo, numeracja 1336-1337 to jest po prostu droga wzdłuż tego kanału. Znaczy wzdłuż potoku Macocha od, no nie jestem rodowitym mieszkańcem, jest to napisane niby od ulicy Kolbego do jazdu Kłuczka. Tak to jest napisane. Ale jest to po prostu od mostu do drugiego mostu. To jest działka. Sama droga jest własnością gminy i ma numerację 1336-1337. Tak jest na mapach, tak jest w urzędzie, wszędzie tam jest tak oznakowane. Dziękuję. Proszę bardzo.
Państwa ma jeszcze jakieś zapytania bądź uwagi dotyczące któregoś sprawozdania? Jeśli nie ma żadnych pytań ani uwag, dyskusję uważam za zamkniętą. Przechodzimy do punktu 8, mianowicie do podjęcia uchwały w sprawie skwitowania działalności sołtysa za rok 2011. Odczytam treść uchwały. Uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Wieś dnia 29 kwietnia 2012 roku w sprawie skwitowania działalności sołtysa za 2011 rok. Na podstawie paragrafu 9 ustęp 2 punkt 5 i paragrafu 28 ustęp 2, 3 i 4 Statutu Sołectwa Zebranie Wiejskie uchwala co następuje. Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za 2011 rok, zgodnie z wnioskiem zawartym w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, postanawia się skwitować działalność sołtysa za 2011 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciwny? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. I projekt kolejnej uchwały. Przechodzimy do punktu 9. dzisiejszego zebrania, mianowicie do wystąpienia Pana Burmistrza, a następnie do dyskusji ogólnej. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Postaram się nie przedłużać, dzień jest piękny, a głównie też chciałem, żeby to Państwo zabierali głos, bo potem są zebrania wiejskie. Bardzo dziękuję Panie Sołtysie za zaproszenie. Jestem wdzięczny. Ostatni raz widzieliśmy się na tego rodzaju forum 2 lipca ubiegłego roku. Czas leci bardzo szybko. Proszę przyjąć moje gratulacje. Gratuluję całej Radzie Sołeckiej udzielonego skwitowania za rok 2011. Tym bardziej mogę już samą odpowiedzialnością powiedzieć, ponieważ jest to ósme, praktycznie przedostatnie zebranie, jeżeli chodzi o spotkania w ogółu mieszkańców w sołectwach i w dzielnicach. No, że komisję rewizyjną macie bardzo skrupulatną, porządną i taką zdecydowanie poukładaną, więc to ten próg do przekroczenia to bardzo, bardzo ważne i istotne. Chciałem powiedzieć w paru słowach o tym, co udało się zrobić, czego nie udało się zrobić, jakie są plany na najbliższe miesiące, no i także być może w perspektywie nawet nie wybiegania zbyt daleko, to może w czasie dyskusji wyjdzie, ale w kontekście co najmniej dwóch lat, czy roku 2013 i 2014. Ale zanim do tego przejdę, pozwolą Państwo, że chciałbym pogratulować i podziękować nie tylko Radzie Sołeckiej, Panu Sołtysowi, ale przede wszystkim wszystkim tym, którzy w minionym roku 2011 wykazali się postawą prospołeczną, działali na rzecz środowiska lokalnego. Bo Państwo doskonale wiedzą, że to są dziesiątki osób, które widzą o wiele dalej niż koniec własnej posesji, angażują się, funkcjonują. I jeżeli kogoś pominę, to z góry przepraszam, ale chciałbym tutaj bardzo wyraźnie wskazać te organizacje, które funkcjonują, czy instytucje na terenie Państwa Sołectwa, czyli Nowej Wsi, bez których wieś byłaby inna i funkcjonowałaby inaczej. Tutaj przede wszystkim chciałem złożyć serdeczne podziękowania strażakom z Nowej Wsi. Ta kolejność nie ma większego znaczenia, bo podziękowania w
dla pierwszej instytucji, drugiej na liście są dokładnie jednakowo serdeczne, więc dziękuję strażakom za wszystko, co robią. Bo bez straży to na pewno nie byłoby tak bezpiecznie, jak jest. Oni dopominają się, kto jeździ do akcji, to właśnie strażacy właśnie mieli pretensje, że czasami nawet się do nich nie dzwoni w pierwszej kolejności, nie mogą działać, więc to bardzo istotne i ważne. Dziękuję paniom zrzeszonym w kole gospodyń wiejskich. To bardzo istotne, panie wielokrotnie, jako no, wyjątkowej jakości przedstawicielstwo reprezentowały gminę Kęty, czy to przy okazji instytucji takich jak Lokalna Grupa Działania, wszelkiego rodzaju promowania lokalnej społeczności. Bardzo, bardzo dziękuję, jestem bardzo, bardzo wdzięczny. To, co się dzieje tutaj w kontekście przeznaczania pieniędzy na cele społeczne po zlikwidowanym kółku rolniczym, to jest modelowe. Nie wszędzie jest, szanowni państwo, tak jak w Nowej Wsi. Bardzo często, gdy są likwidowane pieniądze, to te pieniądze trafiają w różne inne miejsca, tylko nie na cele społeczne. Więc tutaj wyjątkowość wymaga szczególnego podziękowania i szczególnego szacunku. Dziękuję całemu środowisku szkolno-przedszkolnemu, przepraszam za zbitkę i za skrót. Gratuluję dyrektorowi danego wejścia na tak ważne stanowisko. Szkoła funkcjonuje dobrze i mam nadzieję, że ten rozwój niczym nie będzie zakłócony, a gmina postara się zadbać o to, żeby szkoła mogła normalnie funkcjonować. Jak dobre macie przedszkole, szanowni państwo, w Nowej Wsi, to wystarczyło tylko wczoraj zobaczyć pełną, wypełnioną po brzegi z okazji Dnia Rodziny salę w Domu Kultury, gdzie część rodziców, babci, dziadków, krewnych to musiało stać na schodach, bo dzieci dały piękny, półtora godzinny show, w dowolnej wersji interpretując po nowowsiańsku Czerwonego Kapturka. A jakość była bardzo, bardzo wysoka. Nowa Wieś to także LKS Niwa. Nie ma się co rozwolić, trzeba powiedzieć, był to najlepszy klub piłkarski w gminie, więc to są fakty i nad faktami się nie dyskutuje. Oby tak dalej, gratuluję wczorajszego zwycięstwa. No już bliżej końca rozgrywek niż dalej, także pan prezes odpocznie. Jeżeli chodzi o... Także jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję także wszystkim tym, którzy niezrzeszeni poprzez rozmowy, odwiedziny w urzędzie, spotkania ze mną, z moimi zastępcami, no wnieśli bardzo dużo, bo nasze działania mogły być w miarę precyzyjne i w miarę trafione, mogą trafić tam wszędzie, gdzie są najbardziej potrzebne, no bo niestety pieniędzy na wszystko nie ma. My w tej chwili próbujemy poukładać gminę w perspektywie do roku 2020. Z jednej strony zamierzenia, które chcemy zrobić, i z drugiej strony inwestycje, które gminie Kęty bez żadnego przeszacowania, czyli nie mówimy tutaj o fajerwerkach typu akwapark, lotnisko czy cokolwiek innego. Chodzi o takie naprawdę rzeczy przyziemne, jak nowe drogi, nowe instytucje kultury, nowe obiekty sportowe, nowe chodniki, nowe nawierzchnie, czyli wszystko, czyli kanalizacja, która w dużej mierze w gminie Kęty nie jest jeszcze zrobiona. Myślę o dużej części Malca, o Witkowicach, o Bulowicach. Oto w tej chwili tam także bardzo wyraźnie jest widoczna Nowa Wieś, radni z Nowej Wsi, zaangażowani, pan Sowy, który brał aktywny udział w pracach nad tak zwanym WPI, czyli wieloletnim programem inwestycyjnym. Staramy się wpisać konkretne zadania, ile kosztują, kiedy będą realizowane. Ten program w tej chwili jest upubliczniony. Proszę pytać radnych, pytać Sowysa, gdzie można zobaczyć, gdzie te zadania są. Ale co najistotniejsze, wyliczyliśmy, ile potrzeba pieniędzy, żeby w gminie Kęty zrealizować wszystko to, co sprawi, że nasze życie będzie w miarę bezpieczne, łatwe i przyjemne. No wyszło nam 400 milionów. 400 milionów, więc to są pieniądze duże i też po raz kolejny wiadomo, że do końca na pewno ta kwota nie jest osiągalna, chociaż w perspektywie na przykład lat 8, biorąc pod uwagę, że gmina Kęty rocznie wydaje około 20 milionów na tego rodzaju działalność, no to przez 8 lat 20 milionów, no to już mamy 160 milionów. Więc lepsza informacja, brakuje tylko 240, więc będziemy szukać tych pieniędzy. Tutaj wiele już zostało powiedziane o tym, co zostało zrealizowane w roku 2011, co zostało niezrealizowane, to państwo na pewno za chwileczkę bardzo dokładnie przypomną, wszyscy zanotują, będą kolejne wnioski, bo ja też zdaję sobie sprawę,
że wszystkiego zrobić nam się nie udało. Mam tego pełną świadomość, za to przepraszam i mogę zadeklarować, że nie była to kwestia jakiejkolwiek złośliwości, złej woli, niedbalstwa, czasami niemożność wynikająca z prostej przyczyny, że nie było środków, a czasami były to utrudnienia polegające na przykład na, nie chcę powiedzieć bałaganie, powiedziałbym bardziej na ładzie prawnym, polegającym na tym, że bardzo często my jako gmina, ja jako burmistrz gminy Kępy jesteśmy bezsilni w styczności na przykład z RZGW, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, czy z innymi instytucjami, które no, zasłaniają się i wymieniamy dosłownie dziesiątki dokumentów, monitorujemy. My jesteśmy cierpliwi i obiecuję, że w takich sytuacjach będziemy nieugięci i będziemy starali się tutaj o jak najlepszą współpracę. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tymi rzeczami, które udało nam się zrobić, które są wyliczalne w jakikolwiek sposób, aby Państwo mieli większą orientację, po części o tym była już mowa, czyli te zadania, które zrealizował Wydział Środowiska i Przedsiębiorczości, czyli była tutaj mowa o odwodnieniu Cyrejmonta, ja nie będę powtarzał, kwota prawie 75 tysięcy złotych, była mowa o drogach rolniczych, o które pytał Pan Bartuś, także materiały na bieżące utrzymanie dróg nowej wsi. Była także kwestia mówiona, ale ja chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, w 2011 roku to przede wszystkim trzy większe zadania, czyli remont ulicy Staszica, usuwanie skutków powodzi. Ten remont całościowo to był koszt prawie 140 tysięcy złotych. Z tego gminie udało się pozyskać większość ze środków tzw. popowodziowych. Została wykonana nawierzchnia na całej długości wraz z poboczami na całej długości, czyli prawie ponad 150 metrów na ulicy Kazimierza Wielkiego. Kwota 45 tysięcy złotych. No i gmina Kęty uczestniczyła w tym zadaniu, które kończyło pewien etap, a mianowicie modernizacja drogi powiatowej, czyli ulica w Nowej Wsi, konkretnie ulica Kolbego. Ten etap został zakończony i tam udział gminy Kęty w ubiegłym roku, no naprawdę ciągnie się dalej, bo ciągnie się przez Malec, ale łączy dwie drogi wojewódzkie. To koszt ponad 675 tysięcy złotych. Także w ubiegłym roku na kwotę około 100 tysięcy złotych, ja Państwa nie będę już zanudzał tutaj liczbami, wykonane zostały remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej prawie na kwotę 27 tysięcy złotych, naprawy elementów dróg, czyli pobocza, przepusty, ewidencja, inwentaryzacja dróg, koszenie poboczy gminnych, utrzymanie oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, to szczególnie temat istotny po tym nieszczęsnym potłuczeniu luster. Także to też znowu kolejny raz będziemy musieli to zainwestować. Utrzymanie dróg zimowych kosztowało gminę Kęty 60 tysięcy. 60 tysięcy oraz utrzymanie dróg wynikające z partycypacji w kosztach, utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej, kontroli obiektów mostowych, opłaty za korzystanie środowisko, to kwota prawie 6 tysięcy złotych. To wszystko składa się na te dodatkowe 100 tysięcy. Aktualnie w roku 2012, czas leci bardzo szybko, przed nami praktycznie już maj, to co najważniejsze i najistotniejsze to remont i adaptacja na cele społeczno-kulturalne, czyli na cele dla Państwa istotne, ważne to remont tak zwanego dworku w Nowej Wsi. Koszt po przetargach, firma sprawuje się mam nadzieję dobrze, to 820 tysięcy złotych. Niestety cały czas borykamy się z drobnymi problemami nie po stronie wykonawcy, a mianowicie albo po stronie drobnych niedoprojektowań, które są dość istotne i drażniące, albo powiedzmy niespodzianek polegających na odkrywce fundamentów i okazuje się, że tak naprawdę remontujemy budynek, który grozi zawaleniem, bo nikt tego wcześniej nie zrobił, nie odkrył fundamentów. Więc na pewno Państwo jako aktywni mieszkańcy zaglądacie przez płot, nie wiem czy wpuszczają na plac budowy, nie powinni przynajmniej wpuszczać, ale widać wyraźnie, że została zrobiona odkrywka i tam te fundamenty zostały wzmocnione, więc informacja niestety 100 tysięcy to kosztowało i tyle to będzie kosztować, ale dworek jest bezpieczny. Jest bezpieczny, czyli można remontować dalej. Planowany termin zakończenia prac na dzień dzisiejszy jest niezagrożony, to 31 lipca 2012 roku.
na bieżąco są realizowane, bądź będą realizowane w miarę upływu roku i czasu, bieżące utrzymanie dróg. Będziemy musieli także wzmocnić filary mostu drogowego w ciągu ulicy Staszica. Tam te filary, no Państwo już nie wiem, czy już zostały założone zwężenia i zabezpieczenia. No jeżeli nie, no tam jest ten stan katastrofalny, tam po prostu mamy filary w postaci rur kanalizacyjnych wypełnionych betonem. Więc to jest sprawa pocierająca się o mały skandal. Ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i przede wszystkim chcemy także to, co istotne tutaj, ciągnąć w dalszym ciągu modernizację dróg rolniczych. Tutaj przede wszystkim chodzi o drogi dojazdowe do Pól, to jest propozycja Rady Sołeckiej. To jest część działki gminnej numer 384, to jest w ciągu ulicy Sikorskiego, w okolicach ulicy Sikorskiego. Będziemy w dalszym ciągu utrzymywać na bieżąco drogi dojazdowe do gruntów rolnych i przede wszystkim chcemy wyraźnie, żeby Państwo pod koniec tego roku, czyli już po okresie powiedzmy prac, jak skończy się piękna złota polska jesień, zacznie się zima, po etapie z zakresu gospodarki wodnej. To chcemy, żeby było w nowej wsi zauważone, a mianowicie na bieżąco odmulanie i wykaszanie wszelkiego rodzaju urządzeń gminnych. W tej chwili jesteśmy trochę lepiej przygotowani. Udało nam się z różnych funduszy zewnętrznych pozyskać ekipę 8 pracowników i ci pracownicy są do dyspozycji i tu na pewno ich praca będzie zauważalna. W trakcie tej chwili udzielania czy rozstrzygania zamówienia publicznego jest odwodnienie rejonu ulicy Konopnickiej i Wyspiańskiego. Tam w tej chwili jest rozstrzygany przetarg i tam też powinna być wyraźnie zauważalna poprawa. I opracowywana jest, przepraszam, dokumentacja techniczna na odwodnienie ulicy Kościuszki. Więc tutaj ten etap powinien być wyraźnie zauważony. Trwają w tej chwili w dalszym ciągu nabory do programów Dbamy o czyste środowisko. Staramy się, żeby to było zauważone. Trwają w dalszym ciągu program dotacji do wymiany pieców na ekologiczne. Zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa ma zamiar, w tej chwili jest dobry moment. W dalszym ciągu tam są środki i gmina Kęty przystąpiła do programu montażu instalacji solarnych. Chcemy, aby w tym roku do końca października na terenie gminy, mam nadzieję także nowej wsi, na dachach 50 prywatnych domów pojawiły się instalacje solarne. Tam wysokość dofinansowania jest do 6 tysięcy złotych, nie więcej niż 50%, 6 tysięcy złotych. Tutaj dziękujemy powiatowi, który ogłosił konkurs, wyłożył 150 tysięcy, gmina dołożyła drugie 150 tysięcy, czyli mamy już 300 tysięcy. Liczymy na to, że będzie zainteresowanie i także takie solary powstaną na terenie nowej wsi. Jeżeli program spotka się z zainteresowaniem, będziemy starali się zabezpieczyć środki w latach następnych, w roku 2000, na pewno 2013. Ja tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dziękuję za przygotowanie zebrania i być może nawiązując do dyskusji, bo pytań pewnie, wątpliwości, uwag punktowych będzie tyle, ile trzeba. Chciałbym poruszyć temat, czyli jako prowadzący dyskusji kwestię ronda na drodze wojewódzkiej. Mogę powiedzieć w ten sposób, że zostało sporządzone porozumienie, które przesłane zostało do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Drogi wojewódzkie podlegają Marszałkowi Województwa Małopolskiego. Tam są podejmowane decyzje. Gmina Kęty jest gotowa na rozpoczęcie prac projektowych i na budowę ronda. Czyli jesteśmy przygotowani. Nigdy jeszcze decyzja o ostatecznym kształcie ronda w postaci jeżdżenia po tym rondzie, czyli już nie mówimy o koncepcjach, nie dyskutujemy, tylko mówimy po prostu o budowie ronda, nigdy nie była tak blisko. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia. My jesteśmy przygotowani, aby rondo w sensie projektowym podpisania porozumienia, prace zostały rozpoczęte w tym roku. Przygotowanie projektu budowlanego, projektu drogowego, czyli już bardzo szczegółowego z rozpisaniem wszelkiego rodzaju branży, infrastrukturę. Także kwestie związane z wykupem części gruntów. Tam zmierzymy się z tematem, jeżeli temat zostanie doprowadzony do końca, z tematem kapliczki.
to zdecydowanie tutaj na pewno będziemy liczyli na współpracę i na takie rozwiązanie tematu kapliczki, aby w żaden sposób budowa ronda nie zagrażała temu obiektowi, czyli najprawdopodobniej będziemy mówili o kwestii przeniesienia kapliczki w inne, równie godne miejsce. Mam nadzieję, że tutaj współpraca z właścicielami gruntów, które są pod planowane rondo, ułoży się dobrze. A informacja konkretna, jak się nie ułoży dobrze, to i tak będziemy budować. No więc w ten sposób chciałem powiedzieć, no i tak będziemy budować, ponieważ działając bez ustawą drogową, po prostu wywłaszczymy te grunty, a potem bardzo cierpliwie będziemy starali się zadośćuczynić, bo oczywiście gmina niczego nie zabierze. Za wszystko żyjemy w wolnym kraju, gdzie szanuje się własność prywatną, więc za wszystko trzeba zapłacić, no tylko ta droga, prawda, dojścia do porozumienia. Ile płacić i tutaj chodzi, mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu. Więc realnie rzecz biorąc, jeżeli nic złego się nie wydarzy po stronie, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, zarządu województwa, a mam nadzieję, że nie, rondo ma szansę powstać do roku 2014. Czyli mówimy o perspektywie lat 13-14. Ta perspektywa jest realna i powiem też, że Państwo czekacie tak długo na to rondo. Ja wiem, że być może oczekiwania były, no może w 2013, prawda? Ale przyspieszyć się tego bardziej nie da. Mam nadzieję, że zostanie to poparte przez głosowania Rady Miejskiej, bo tutaj chodzi o umiejscowienie pieniędzy w budżecie, ale gmina Kęty, biorąc pod uwagę prognozę finansową na lata następne, stać nas na to i takie rondo możemy wybudować, a że potrafimy budować, w cudzysłowie, bo to przecież nie gmina buduje, ale w sensie nadzoruje, szybko ronda, no pokazało rondo na ulicy Kościuszku przy obwodnicy Kęckiej, to rondo wybudowaliśmy w 3 miesiące. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dziękuję panu burmistrzowi za wystąpienie. Chcę powiedzieć, że pan burmistrz tutaj wyprzedził wiele pytań, które miały paść na tym zebraniu, a przy okazji udzielimy na nie odpowiedzi, więc o tyle będzie mniej zapewne pytań. Niemniej jednak, jak pan burmistrz zauważył, i tak pytań będzie w sumie tyle, ile pewnie powinno być. Drodzy państwo, przechodzimy do dyskusji ogólnej, czyli tego momentu, w którym można zadać każde pytanie dotyczące czy to wystąpienia pana burmistrza, czy też spraw ogólnie ważnych, dotyczących głównie naszej miejscowości. Ja mam taką prośbę, ponieważ chcemy sporządzić bardzo rzetelny protokół z tego zebrania, szczególnie może z tego punktu, gdzie dyskutujemy nad sprawami ważnymi, ażeby osoba, która zgłasza się do zadania pytania, czy do poruszenia w ogóle jakiejś kwestii, podawała najpierw swoje imię i nazwisko. Bardzo proszę. Andrzej Polak. Jestem w takim temacie. Po prostu zebranie jako zebranie dnia między innymi udzieliliśmy absolutorium panu sołtysowi. Nie ma sprawy, nie ma go stwierdzić, ale jest pewno ale. Tam się pojawiają takie sumy. 3000 za to, 3000 za kruszywo, 3000 to, łącznie 7000 to, tamto, tamto to. 5-7000 to Straż Miejska zrobi to tam jeszcze do wieści. Wiadomo w jakim tym. Ale chodzi mi o ten trójkąt tutaj, ulicę Kolnego, ulicę Polskiej i ulicę Moniuszki i Paderskiego, gdzie po prostu wpuszczona jest taka ilość samochodów, gdzie na pewno większość z tej strony mieszkańców, każdy ma to na języku i myślę, że im to mówi. Nie dość, że niszczy się te drogi, nie dość, że po prostu nie ma ograniczeń, nie ma nikt o tym, o tej całej infrastrukturze nie zadbał o tym, że tam są mostki, gdzie tam są zakładane rurami. Teraz się to zajeżdża, teraz się to robi wszystko. Za chwilę tu utopi megasików, tych wszystkich, ale to już nie będę wymieniał tam, o co chodzi. Chodzi mi o to. Potrzebna nasza władza gmina, którą jakoś tak pożegnali, głosowaliśmy na coś lepszego i myślę, że po tym głosowaniu i już tu kiedyś panu burmistrzowi powiedziałem, że mamy taką nadzieję, że może ktoś po tej stronie Nowej Wsi się popatrzy, albo po prostu zrobimy tak, jak się robi teraz na euro, nie? Weźmy od miasta powiatowego Oświęcim do Kęt, a jesteśmy przed wieściami Kęt, to od prawej strony zróbmy taki paramat, żeby w ogóle tej strony nie było widać, nie? Bo to świat ma widać, to jest takie rzecz. Nie ma chodników, nie ma trytuarów, nie ma drogi, nie ma nic.
ludzie, policja nie wie, że ktoś idzie z rowerem, czy kierowcą idzie środkiem drogi. Jak pan gdzie indziej, ludzie kochani, wieczorem, jak asfalt jest taki, gdzie normalny człowiek, połamie sobie nogi, a co dopiero, i teraz jest taka sprawa, to jest właśnie tutaj do władz naszych gminnych zapytanie po prostu, gdzie te nasze podatki są? Po prostu, no płacimy jakoś te podatki, ale jeżeli się od nas coś wymaga, ja mam posprzątać ulicę, ja mam wykosić koło tego, to ja muszę też teraz coś od, no nie powiem tak osobowo od pana burmistrza, ale od gminy, nie? Coś wymagał, że po prostu, żeby ta gmina coś wrócił, nie też 5-6 tysięcy, a oszczędzimy gdzieś w granicach 600 tysięcy, chociaż raz na to mogą mieć, nie? A nie tak tam w marcu poprzedni pana sobie porobił ulicę tam w Polaszach, tam po drogach, wszyscy o tym mówią, na zewnątrz piszą świat się śmieje, a u nas nie ma na kawałek terminarny. I dlatego zwracam się do gminy, a szczególnie do pana burmistrza, gdzie za pana odlętość i za pana to i wierzę w pana i myślę, że możemy po prostu, to jest moje zdanie, to jest chyba 50% tego społeczeństwa tak samo. Dziękuję. Drodzy państwo, jeszcze zanim pozwolę tutaj odpowiedzieć czy panu burmistrzowi, czy panu sołtysowi, ja mam taką prośbę natury praktycznej, ponieważ ta dyskusja będzie uporządkowana, jeżeli wszyscy o to zadbamy. Jak zabieramy głos, to może ustalmy, czy ten głos dotyczy jakiegoś pytania w jakiejś sprawie, czyli czy zadajemy pytanie, czy też być może wyrażamy jakąś swoją opinię na jakiś temat, czy też jest to wniosek, czy o coś wnioskujemy, żebyśmy mieli jasność. Tutaj jest to na pewno pomocne dla osoby protokołującej. No i może starajmy się tak zadawać pytania, zwłaszcza pytania, żebyśmy może na końcu wiedzieli, czego dotyczy to pytanie, bo długość wypowiedzi czasami sprawia, że nie wiem, nie pamiętam już, o czym była mowa na początku. To tak w skrócie, jakie jest pytanie i ewentualnie do kogo? Panie przewodniczący, przepraszam, to ja powiem, to był i wniosek, i prośba. Czyli wniosek o? Wniosek po prostu, żeby urząd miasta, znaczy urząd gminy, po prostu zajął się tą częścią tutaj Nowej Wsi, to znaczy konkretnie tymi ulicami Kolnego, Dworsko, Moniuszki i Paderskiego. Gdzie po prostu, to jest zagrożenie ogólne. Dobrze. Co notujemy jako pytanie? Czy mamy jakieś pytanie, na które oczekuje pan w tym momencie odpowiedzi? Bo wniosek notujemy. Czy jest jakieś pytanie, na które oczekuje pan w tym momencie odpowiedzi? Czy pana sołtysa, pana burmistrza, czy innej osoby? Przypuszczam, że pan burmistrz w tej chwili nie odpowie, no bo wiem, że... Czyli notujemy wniosek. Nie wiem, jaka będzie odpowiedź. No bardzo mi przykro, ale nie ma duszy. No to też tak logika wskazuje, jak czasami z góry wiemy, jaka jest odpowiedź, to nie ma sensu zadawania takiego pytania. Czy mogę, panie przewodniczący? Jak państwo będziecie wiedzieć, jak burmistrz będzie odpowiadał, to po co pan burmistrz? W ogóle nie trzeba przyjeżdżać. Nie do końca jest tak, jak pan powiedział, w kontekście odpowiedzi, bo najprostszą odpowiedź na każde zadanie pytanie, tak oczywiście, ma pani rację, zrobilibyśmy to, gdyby były pieniądze. Nie do końca tak, ponieważ te pieniądze oczywiście na wszystko nie wystarczą, ale gdzieś się punktowo muszą trafiać. Problem jest nam doskonale znany. Jeżeli chodzi o ten, tak zwany, my już go nazywamy takim drogowym trójkątem bermudzkim, i tutaj kilka rzeczy się spiętrzyło. Z jednej strony o kwestie nieinwestowania długielowe. I faktycznie wiemy, o asfalcie jeździmy, wchodzimy tędy tutaj. Myślę także o sobie, ja znam zarówno ulicę Paderewskiego, Moniuszki, ulicę Floriana, ulicę Dworską, wiem, jak to wszystko wygląda. Mamy problem, że w centrum wsi mamy wyznaczony teren, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Więc z jednej strony do tego trzeba podejść bardzo ostrożnie, bo działalność gospodarcza to kwestia podatków lokalnych, to kwestia miejsc pracy, ale to także kwestia zapisów konstytucyjnych, które w tym kraju pozwalają na swobodę działalności gospodarczej. Czyli gmina Kęty nie jest instytucją, która może w jakikolwiek sposób, jeżeli są spełnione wymogi, nie pozwalać na prowadzenie działalności albo kończyć działalność gospodarczą. Więc jest problem bardzo złożony. To nie jest tylko problem pieniędzy. To nie jest tylko problem pieniędzy, ale oczywiście pieniędzy też. Więc to jak najbardziej. Proszę o cierpliwość i ja też może mogę powiedzieć wyraźnie, że dla mnie nie ma Nowej Wsi. Przed drogą, za drogą, prawa strona, lewa strona, to w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Ja patrzę na sołectwo jako na całość, które musi rozwijać się równomiernie. To znaczy nie może być tak, że jest wrażenie, że po jednej stronie
po jednej stronie jest lepiej niż po drugiej. To musi być przeciwnie, no bo teraz to Pan powie, no teraz jest dworek za 800 tysięcy po tej stronie. A po drugiej stronie nie ma tego dworku, więc to tak mówię, nie o to chodzi. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja zanotowałem, ja chodzę po zebraniach i proszę mi wierzyć, że moje notatki z reguły są bardziej precyzyjne niż protokoły zrobione przez całym szacunkiem dla komisji skrutacyjnej i dla sekretarza zebrania, bo to są bardzo wyraźne wskazania. Potem trzeba pójść, trzeba rozmawiać. Stąd też prośba o imię i nazwisko, bo jak trzeba będzie coś dopytać czy dopowiedzieć, to nie po to, żeby, prawda, ktoś miał odwagę i się odezwał, tylko po to, żeby trafić do pana, do pani, która się odzywała, prosić o więcej szczegółów. Zanotowane, proszę mi wierzyć, że chcemy, żeby podatków było jak najwięcej i żeby te podatki zostawały tutaj. Chociaż mam złą informację, bo na przykład a propos podatku, przepraszam, że długo, potem będę starał się precyzyjnie odpowiadać. Krótko, na krótkie i szybkie pytania, a mianowicie decyzją ministra finansów gmina Kęty, zresztą podobnie jak powiaty, jak większość gmin w tym kraju, dostała mniej udziału w podatkach od osób fizycznych i obcięto nam subwencję oświatową. Nie dość, że dopłacamy do oświaty 11 milionów na terenie całej gminy, nie mówię o Nowej Wsi, to jeszcze obcięto nam 400 tysięcy subwencję i ściągnięto nam prawie 900 tysięcy z podatków tak zwanego PIT-u. Państwo płacą PIT i potem państwo polskie oddaje ten PIT, więc na sesji, która miała miejsce, no, próbowaliśmy tutaj dokonać korekty na 1 200 000, tyle musimy ściągnąć. I też mamy pomysły, bo najprościej, skoro mamy mniej dochodów o 1 200 000, to po prostu trzeba ściągnąć zadania do wykonania 1 200 000, bilans jest na zero. Postanowiliśmy ambitnie znaleźć inne źródła finansowania tego niedoboru, a informacje są takie, że podatki państwo płacą, myślę o mieszkańcach gminy, na razie te dochody są wysoce zadowalające, więc jest nadzieja, że będzie nas stać na tego rodzaju inwestycje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o dalsze zgłoszenia. Proszę bardzo. Na lata 2012-2020 i właśnie remont i rozbudowa tych dróg Floriana, Kantego, Dworskiej był ujęty jako pierwszy punkt, jako najpilniejszy punkt do realizacji właśnie w tych latach. Także myśmy taki wniosek posłali do burmistrza i do Rady Gminy. Proszę nie myśleć, że nie pamiętamy o tej drodze. To jest... Ja się zwracam akurat do przedstawiciela gminy, to znaczy do pana burmistrza. Ale to Sołec, my jako Rada Sołecka też taki wniosek skierowaliśmy, byli obecni radni na spotkaniu i taki wniosek padł. Remont infrastruktury w Nowej Wsi w pierwszej kolejności. Ulica Floriana, Dworska, Kantego. Także proszę, Moniuszki. To było jako pierwszy punkt i to na pewno znajdzie się w programie gospodarczym gminy Chełmie. Tak jak pan burmistrz powiedział, nie wymienię nazwisko się w Pięczaninie, bo uważa 10 razy na miesiąc, ale nie wszyscy będą pamiętać, że ten program nie da spokoić tym wszystkim, nie? Bo po prostu to jest po prostu wbrew wszystkim, jest 2001 rok, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy tutaj, jak ktoś popatrzy, jakie samochody się puszcza w pola, zna pan sytuację, no co będziemy się czarować, nie? Przecież mówił tu po prostu tak czy siak, że mamy tam dziury w drodze, co z tego, tu połatali, za chwilę trzeba samochód, nie ma dziury, są jeszcze większe, dziękuję. A tu są te duże 3000 tam na to. Po co te pieniądze? Lepiej dodać ubogim, nie? A ta droga się zapatrzy. Proszę bardzo, pan Tadeusz Mózga. Można korzystać z mikrofonu, który jest z tyłu sali. Nazywam się Tadeusz Mózga. Blisko mikrofon. Tadeusz Mózga. Panie burmistrzu, chyba pan wie, o co mi chodzi. Jeszcze bliżej mikrofonu. O tym nieszczęsny Orlik. Kiedy w końcu to będzie zrobiona nabudowa tych siatek? Bo w zeszłym roku burmistrz zobowiązał mi, że będzie to zrobione, inaczej, przepraszam bardzo, nie burmistrz, tylko pan Jurzak, że będzie to zrobione w najbliższym czasie. Kiedy wam mówił tak, pod koniec roku, a ja nie, to wszak zadosnę. I jakoś przychodzi na pół roku i tam się nikt nie pokazuje. Chodzi właśnie o nabudowę siatek na Orlicy. Drugie,
pięciu mieszkańców. Mogę by nawet wymienić po nazwisku, ale nie będę tego robił. Chodzi o ogrodzenie. Przecież to ogrodzenie są tak na gminie niszczone, że no nie wiem, albo tam jakiego ochroniarza zatrudniacie, albo no nie wiem co w końcu tam, a w ogóle nie będzie za chwilę ogrodzenia. I prosiłbym w tej sprawie coś naprawdę zrobić, bo to jest naprawdę uciążliwe dla mieszkańców. Drugą sprawę mam rów szajki. Chodzi mi o odmulenie tego rowu szajki i w ogóle tam jest tak śmieci wszystkiego, a to wszystko idzie z Chętkiej Góry. Zatrzymuje się to wszystko przy jazie, no i tam się robi pudziemiecka i zalewa pola. I bardzo bym prosił zrobić w tej sprawie coś. Chodzi o odmulenie, no i wyczyszczenie tej drogi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pan burmistrz sugeruje, żeby mniej więcej po trzy pytania zadawać, czy trzy osoby zabiorą głos i naraz potem będzie odpowiedź. Proszę bardzo, pan Bartosz. Ja parę pytań. Bardzo. Pierwsze pytanie mam takie. Kto zleca remont dróg na terenie Nowej Wsi? Teraz była remontowana droga Floriana, była remontowana droga Moniuszki, nowa ta droga dworska, oczywiście pominięta. Dziury, że do pół koła. Nikt się tym nie interesuje. Druga sprawa. Ja odnośnie tej drogi zanieczyszczenia, to już chyba na każdym zebraniu miejskim mówię i to już chyba jest, no nie wiem, ale setny raz, proszę, błagam i nie ma żadnego efektu. Zanieczyszczenie jakie było takie jest. Zwracam się do policji, do straży miejskiej, policja jeździła, strażnik jeździła, bez efektu, bez niczego. Ja mam taką prośbę, niechże wreszcie coś w końcu ktoś zrobi z tym, czy tam się przy tej ulicy nie da żyć. Wszyscy wiedzą, są tysi, którzy po kolei byli, mówią, a to niech się tam zrobią taką rynę, niech przejeżdżają, to mówię, panie sołtysie, to nie pan to mówi, żeby sobie oni zrobili rynę, dlaczego pan jest? I to po kolei, który sołtys był, no teraz czekam, bo pan nowy sołtys jest, czekam, może on coś może coś zrobić. Jeżeli by się już nie dało nic z tym zrobić, zakłady są, jest remont worku, nie chcą już teraz będzie. Po prostu wymusić na nich, żeby jeździli wolno. Bo oni są cwaniaki. Ja widzę, że jestem na podwórku, albo jak na drodze jestem, to momentalnie hamuję, bo słychać, jak hamuję. Ale jak nie ma nikogo, to jadą ile nie pojadą. Kurzy się, jak się ogląda w rajdy Paweł Zdaga, to się widzi na Saharze. Jakie są kurzy za samochodami. To jest to samo na ulicy, że ja bardzo proszę, niech coś gmina, policja, Straż Miejska, niech coś zrobią. Albo zrobić coś, remont, albo coś, albo znak postawić, ograniczyć szybko, albo co, bo w końcu to przechodzi, nic nie powiedzieć. To nie jest rok, nie jest dwa, więc ja odnalazłem, proszę pana, w domu kopię pisma z 98 roku, to jest 14 lat, którym się zwracamy do urzędu gminy z prośbą o coś, o zrobienie coś, bo nie są po prostu. Nie ma. To w końcu człowiek, ja idę jeszcze dożyję, chciałbym przedłożyć na jakieś świeże powietrze. Trzy dni jako parametra, tylko schoda, bo palce wpisać alfabetu. Tyle jest kurzu. Ja nie wiem, bardzo proszę, żeby coś te instytucje zrobiły, bo naprawdę tam się nie da żyć. Albo jeżeli teraz jest wózek, jest remont, bardziej niech napędzi, no bo wiadomo, przy remoncie które, to przynajmniej 30 czy 15 sekund. Ktoś nie będzie przestrzegał, postawić policję, ma na tym dać nie 50, nie 20 zł, 5 tysięcy, 10 tysięcy. Dlaczego kierowcy pod Panna Gruzy mają przykazane od głównej drogi do bazy jadą 25-30 na godzinę? Oni mogą, ale ci z betoniarni, ci z plastików to nie mogą, bo oni są Panna. Pan Gruzak zakazał, mówi, od głównej drogi do bazy jedzie 25-30 na godzinę. Nawet ten jeszcze tylko świadki jak osobowy za nim jechał, drugim na niego, żeby się pospieszył. Na tyle. Oni mogą, ale ci nie mogą. Bardzo proszę pana, nie wiem jak życia zostało, ale chciałbym trochę poszerzyć na świeże powietrze. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, zwracam
się do pana sołtysa. Chciałem się przypomnieć, chciałem prosić panów obu, chodzi o ulicę Sienkiewicza, nie pańska, nie na panie burmistrzu, do poprzedniego burmistrza, czy została zmasakrowana ta ulica, zakrzyjono się z ludzi, z obywateli, bo czegoś takiego to się chyba w całej Europie, jakby pan chciał zaświecić to ulicę, zobaczyć, czy coś stawi, co się robi. Analogicznie do tego, co pan mówi, że w Kurzy nie można żyć, no bardzo przepraszam, a w Grodzie Podkowskim można żyć, żeby przed swoim domem nie uczuć. Ani wyżej z auta, ani siąść i tak dalej, 10 metrów, druga kałuża, parę sekund. Ale to nie chodzi, ja jestem najbardziej poszkodowany, ale to jest na całej ulicy, są zapalenie, sakramenty, asfalt, spękany, w lecie trawa rośnie w asfalcie, bo nie było wyszpejdowane, nie skończone. Ja się nie domagam, że będą tu autostradę, żeby zrobić, nie? Ale jeżeli powiedzmy tak, że to będzie na ulicy. Jeśli ma pieniędzy w tej chwili, to chociaż może te dziury zapadnie załatać, żeby człowiek po prostu do tej wody nie właśnie. Samochody przejeżdżają też są. Beton odbiera, człowieka ochrapią, płot ochrapią, dom ochrapią, etc. Teraz konkretnie tyle, co powiedziałem. Wspomniał pan drugi, że to lepiej was proszę. Dziwi mnie, że zapad energetyczny nie tylko u nas, ale w tej Polsce tak podchodzi do lepiej was proszę. U mnie stoi od Boga słupa ałowego ogródku. Jak stawiali, nikt się nas nie pytał o jakąkolwiek zgodę, prawda? No to chyba jeszcze za komunę było. Z drugiej strony mamy linię wysokiego napięcia, nikt się nas nie pytał. No cóż, no przecież nie będziemy słupu przewracać i jest potrzebny prąd. Ale odnośnie tego, co ja mówię, że mi w ogródku stoi ten, no. Druty już stalone strojenie z niego wychodzi, aby go tak dobrze nogą pociął, przewróci się, bo wyrywani ze ściany, tak dalej, mam prośbę, no energetyka, powiedzmy, niech nie czeka, aż się coś stanie, niech te skiny, które są już naprawdę zmasakrowane, się wymieniają, przy okazji nie zabiorą z cudzej własności to, co należy do nich, nie? Ja się nigdy nie domagałem ani zapłaty za to, ani nie mam zamiaru. Bo dzisiaj są ładne słupy betonowe, okrągłe, mocne. Tam nie było żadnego przekroczenia linii takiej, żeby nawet auta nie potrzebne. Ale zrobili, weszli do ogródka, no i tak sobie pojechali. I tylko tyle na to trzeba tutaj robić. A wnuczki się już bawią też. Czekajmy miesiąc, na wieczórka przyjedzie sama. Proszę bardzo, pani radna. Moje nazwisko Antoni Naraj, mieszkam na ulicy Sikorskiego. Zgłaszam przez dwa razy panu sołtysowi, bo po prostu mieszkamy w takiej gminieczce na ulicy Sikorskiego i ciągle jak są większe ilości opadów deszczu, my są zalani. Nie mówiąc już o powodzi w 2010 roku. To wszyscy tutaj chodzili po wsi, można powiedzieć w klapeczkach, a myśmy chodzili w gumowcach do kolan. Robiliśmy remont prawie po roku czasu, zbijaliśmy wszystko na pierwszej kondygnacji. Wszystko do wysokości okien, ponownie pojawiło się, te nowe tynki zamieniły się w jedno czarne mazisko. I obiecał mi pan sołtys, że po prostu poruszy tę sprawę. I to nie tylko chodzi o mnie, ale wszystkie te domy, tam jak są opady wody, czy sytuacja z 2010 roku, to wszyscy się po prostu kąpią. Jeżeli chodzi o ulicę Kolbego, tam jest po prostu od mostu założona jest taka zasuwa i drożność wody jest do państwa fiaków. Reszta tego rowu jest zasypana. Każdy sobie porobił fikuśne mostki, puzzle i ta wszystka woda ciśnie po prostu ulicą, nawet przez ulicę Sikorskiego i tak jak mówię, my się kąpiemy przez cały miesiąc. Narobione płotów, nawiezione ziemi i no i teraz jest sytuacja taka jest, jaka jest. Druga sprawa, nie ma znaków zakazu postoju. Ulica Kolbego, jeżeli by nie daj Boże, miało się mijać dwa pogotowia, bo może być taka sytuacja. Każdy sobie na cacy zrobił podwórko, wszyscy robią se parking normalnie na ulicy. Albo na deptaku, albo na ulicy. Jakby był po prostu
zakaz parkowania, to by nie było takiej sytuacji. Taka jest prawda. No. Stanie po jednej stronie jest jeden samochód, po drugiej jest drugi i załatwiony. Zostanie taki listeczek. Dziękuję. Proszę bardzo pana burmistrza o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi i odpowiedzi na pytania. Tak, o sotyzm mi od razu one trudne sprawy do burmistrza. Dobrze, panie sotysie, nie ma sprawy. Po kolei, jak dyrektor Wydziału Infrastruktury, pan Żmudka, szuka pana Żmudki, zrobił. A właśnie, to musi być zrobione. W tej chwili są zabezpieczone środki w budżecie na utrzymanie obiektów sportowych, także orlików, w Kętach, Nowej Wsi. W Łękach mamy obiekt ze sztuczną nawierzchnią, tam w tej chwili są wykonywane prace konserwacyjne, czyli jest tak zwane, nie wiem, czesanie trawy, po to, aby te obiekty służyły jak najdłużej. Natomiast jak było obiecane, to trzeba zrobić, więc temat jest wzięty, no i to trzeba zrobić szybko, bo zaczyna się sezon na nagranie w nawilku od rana do późnego wieczora, więc ten temat ja sobie zapisałem. Rówczajki podobnie, kwestia odmulenia, wyczyszczenia, tylko gorąca prośba, no te śmieci tam z kosmosu nie lecą, nie? Czyli wiadomo skąd się biorą śmieci, więc też takie ogólne proszę nam pomóc, jak wyczyścimy i usuniemy śmieci, bo także w Nowej Wsi były sprzątane dzikie wysypiska śmieci, tego było niemało, było sporo. Ja żałuję, że nie udało się nikogo złapać za rękę, bo wtedy upchnęlibyśmy tyle, ile tylko można, zdecydowanie. I to marnowane środki, jeżeli moglibyśmy robić coś innego, to zaśmiecenie po prostu, wrzucanie worów do rowu, czy po prostu do cieków wszelkiego rodzaju wodnych, to tu pobłażania nie będzie. Proszę tego nie odbierać jako groźbę, bo bym nie chciał, ale jako informację polegającą na tym, że dla tego rodzaju śmieciarzy pobłażania żadnego nie będzie. Dozbrajamy się, będziemy przygotowywali m.in. system takiego tajnego monitoringu, różnego rodzaju kamery i wcześniej czy później będziemy udowadniać komuś, że za śmieci nie dość, że będzie musiał po sobie posprzątać, to zapłaci mandat i to wysoki mandat. Więc Orlik, Rówczajki, mam wszystko zapisane. Temat będzie miał ciąg dalszy. Nie obiecuję, że w przyszłym tygodniu, bo ten przyszły tydzień jest dziwny w kontekście 1 maja, 3 maja, ale od 7 maja ruszamy z kopytem i będą konkrety. Poprzez pana sołtysa będziemy się kontaktować i informować, co się dzieje w danym temacie. Co będzie robione, kiedy będzie robione. Pan Bartuś, jak dobrze zanotowałem. Ma temat, jeżeli chodzi o kwestię ulicy Dworskiej, to jest temat, który poruszał pan Fornar, to jest dokładnie to samo, nieraz już rozmawialiśmy. My postaramy się, tak jak mówię, no wstyd mi, że coś, co było już poruszane w roku 98, mamy rok 2012, nie da się tego rozwiązać. Ja myślę, że tutaj jest potrzebna dobra wola kilku stron, to znaczy z jednej kwestia przedsiębiorca odpowiedzialny, który chce współpracować z sąsiadami, czyli z mieszkańcami takimi jak pan i z drugiej strony arogancja, no bo no co za problem betoniarom pojechać 60 na godzinę i zrobić faktycznie Paryż Dakar, jak pan powiedział tutaj. To jest jedna kwestia. Drogi, które są zaśmiecane, na które wwożone są materiały typu drogi spór, czy na przykład jest to, no betoniarni musi być brudno, to jest normalne i tutaj cudów nie ma. Ja już pomijam kwestię, że betoniarnie powinny mieć odpowiednie lokalizacje, ale to jest temat, który już tematem jest dość zastały, więc w żaden sposób nie chciałbym wnikać, ale trzeba zrobić wszystko, żeby to wzajemne funkcjonowanie pańskiej posiadłości oraz tego terenu tutaj przemysłowego no było jak najbardziej cywilizowane. To nie jest żadnym wynalazkiem wjeżdżanie do Rynny czy do Wanny, gdzie płucze się koła samochodu, prawda? Więc to ja będę rozmawiał, będę próbował, natomiast za zaświecanie drogi, za wwożenie cementu czy wszelkiego rodzaju tego rzeczy, po prostu łupie się mandaty. Po prostu łupie się mandaty, są tutaj służby mundurowe, mamy pana policjanta, mamy pana komendanta, więc proszę przyjąć tutaj jako zdecydowane prośbę urzędu o egzekwowanie czystości na naszych drogach. Tylko szanowni państwo, to działa także w dwie strony. To także ciągnik rolniczy, który wjeżdża i wywala tony błota na drogę, więc to zawsze w ten sposób działa i tego trzeba mieć świadomość. Ja postaram się, żeby pan chociaż trochę odzyskał zaufanie do instytucji publicznych, takich jak Urząd
przyjmuję to za punkt honoru. Cudów nie obiecuję. Cudów nie obiecuję, ale w miarę możliwości wydaje się, że jakieś rozwiązania są. Podobnie jak u pana Żmudki, jeżeli chodzi o wnioski pana Lenerda, zapisałem przede wszystkim ulicę Sienkiewicza i zapisałem także kwestię związaną ze słupem. Już w tej chwili mamy firmę Tauron Dystrybucja. Już tak to się nazywa, bo to się zmienia bardzo szybko, więc w tej chwili Tauron Dystrybucja. I faktycznie jest ten problem, nie dziwię się panu, bo gmina ma problem. Gmina nie może wyegzekwować pewnych porządków. Wystarczy tylko, pan mówi o słupie, z którego sterczą druty zbrojeniowe. Takie same słupy mam dokładnie z okna urzędu, widzę. Centrum Kent, gdzie praktycznie przypadkowe oparcie się o słup spowoduje, że ten słup może runąć. Według Tauronu ten słup jest nadający się do dalszej eksploatacji. Więc jesteśmy po tej samej stronie barykady. Ja też, no można powiedzieć, walczę, staram się współpracować. Natomiast tu trzeba być konsekwentnym. Trzeba być konsekwentnym i też będziemy starali się, po to są takie zebrania. Wnioski z zebrania miejskiego dla mnie są wystarczające, żebym ja wystąpił do Tauronu z informacją, co mają zamiar zrobić. Nie zawsze jest tak, że odpiszą, że nie mają środków, że słup jest dobry. Zawsze warto próbować. Ten temat też mam zapisany. Pani Raj pytała o ulicę Sikorskiego. Ja też tam byłem, znam te tereny. Wiem, jak to wygląda. Wiem, jak trudno się mieszka w terenie, który jest przy każdym większym deszczu powodem do niepokoju. Dwie kwestie. To znaczy parkowanie przy ulicy Kolbego, zacznijmy od końca, jest to kwestia tego rodzaju, że chcemy uporządkować kwestie głównie związane z bezpieczeństwem rodziców i dzieci, jeżeli chodzi o przedszkole. Jeżeli chodzi o przedszkole, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony no, ulica na tyle jest szeroka, że wydaje się, że rozsądne parkowanie nie powinno zakłócać ruchu na ulicy Kolbego. I ja często przejeżdżam tamtą drogą i powiem, no zdarza mi się omijać parkujące samochody, no i najbardziej drze, jak jest ciąg 6, 7, 8 samochodów przy przedszkolu, bo wtedy praktycznie no, omijanie tych samochodów polega na tym, próbuję. Może akurat na przeciwka nie będzie nigdy, bo inaczej się nie da tego zrobić, bo nie widać do końca i to jest problem. Chcemy go rozwiązać w ten sposób, że zamierzamy docelowo, to też było wnioskowane, przy przedszkolu na działce prywatnej, jeżeli będzie chęć zbycia tej działki, wybudować parking. Wtedy ta droga będzie bezpieczniejsza i przejezdna. Co do Niecki, problem są kilka rodzajów problemu. Z jednej strony to prywatne posesje, gdzie każdy chce mieć pięknie. To jest naturalne, to jest normalne, dlatego nawozi ziemię, podnosi posesję coraz wyżej. Każdy rów zakłóca takie kwestie, na przykład jak koszenie trawnika, no bo rowy się niedobrze kosi, więc rowy są zasypywane. I to jest problem, potem zakłóca się stosunki wodne. Więc w tym wypadku sąsiadowi tego robić nie wolno. Więc pani ma prawo domagania się przywrócenia stosunków wodnych, jeżeli ktoś podnosi swoją działkę i kosztem podnoszenia działki efektem jest zalewanie pani działki. Natomiast druga kwestia to jest w ogóle niefunkcjonujących rowów odwadniających, bo ich tam po prostu nie ma. I te rowy trzeba było odbudować. Temat traktowany jako poważny, mam go zanotowanego. Dziękuję bardzo. W kwestii formalnej mogę? Pani proszę bardzo. A co z wykrzyżem Kielica, czy nam zagręci przynajmniej te dziury, gdzie są pochodzenia? Przepraszam, pominąłem. To jest dokładnie tak samo temat zapisany. Na Sienkiewicza przyjedzie człowiek z urzędu i dokona weryfikacji stanu aktualnego, czy na początek maja, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zapraszam do dalszej dyskusji. Pani Kuzek. Taką prośbę do Państwa, żeby jednak uszanować jakby wzajemne
wzajemny czas i zgłaszać się może do zabierania głosu. Zarosą dziury. Już przeszedł. Ja wiem, ja tylko proszę o to, żeby poczekać na swoją kolejkę, bo byli Państwo, którzy pierwsi się zgłaszali. Może dajmy pierwszeństwo tutaj sprawą Nowej Wsi. Proszę bardzo, tutaj pan. Proszę. Krzysztof Szymowski, mieszkam na ulicy Bielańskiej. Ja mam tylko Krzysztof Szymowski. Ja mam tylko wniosek i prośbę o to, żeby doprowadzić drogę gruntową, ścieżkę rowerową równorzędnie, drogę bielańską do takiego stanu, bo nawożenie nawet 10 tirów nic nie daje. Bo ten kamień się wywala i po prostu trzeba by było po prostu wziąć i przyjechać jakimś smykiem, zepchać tą drogę, utwardzić, bo jeżdżą wędkarze, jeżdżą ludzie do samolocików. Już nie mówię o osobach, które jadą, bo to jest droga ścieżka rowerowa z Oświęcimia do Porąbki, jeśli dobrze kojarzę. To jest najgorszy odcinek drogi na tej trasie rowerowej. Proszę o zrobienie z czegokolwiek z tym, proszę. Nie chodzi o prywatny interes, tylko o to, żeby było. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Bogusław Kaczek. Prośba do pana burmistrza z takim wnioskiem, żeby postarać się o dofinansowanie Straży Miejskiej i Policji w zakresie tego monitoringu, o którym tutaj już pan nie wspominał, i ewentualnie wprowadzenie takiego wniosku do sądu, jeżeli będzie taka sprawa, taka osoba tutaj przyjęła pana na gorącym uczynku, wprowadzenia bezwarunkowej nawiązki, czyli nie z możliwością zamiany na zapłatę pod siedzenie, tylko dopóki nie odpracuje cyklicznie, żeby ta osoba była po prostu aresztowana i po jakimś czasie, żeby była przymuszona do przywrócenia szkody do po prostu tutaj stanu poprzedniego, ze względu na te tutaj liczne akty dewastacji. Dziękuję. Proszę bardzo, zapraszam do dalszej dyskusji. Pan Smolarek. Drogi jest Marek. Chciałem zadać pytanie do pana burmistrza głównie. Czy jest w Urzędzie Gminy środki na doświetlanie ulic? Mieszkam na ulicy Wystańskiej, no, gdzie nie ma prawie ani jednej lampy oświetlenia, to jest tam około 20 budynków jednorodzinnych. No i po prostu teraz jest tylko jasno, prawda? Czyli zima, dzieciaki wracają do szkoły, godzina 6.00. Znaczy tam w ogóle jest jedna lampa tylko na wieży na ulicę, jeśli tam jest to pół pole, to tego właśnie jazdu na rzece, tam nie ma ani jednej lampy, nie? Także tam, czy to tu nie doświetlone, batary są dziki jakimś tam sobie gonią, dzieciaki wracają do szkoły, ja się boję po prostu iść, bo raz, że jest ciemno, dwa, że jakieś dzikie psy, które gonią, to mnie strażnie, to na pewno nie raz będę miała jakieś tam informacje. I druga sprawa, czy jest w tej planie do 2020 roku plan po prostu wyasfaltowania tej drogi, tam było to wysypane na źródeł auta, tego gryzu, czy po prostu jest plan dalszej po prostu inwestycji w tą drogę, tam do tego mostu na jazdzie. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam też pytanie do Straży Miejskiej. Czy pytanie, jaka jest możliwość, albo czy jest możliwość w ogóle zgłoszenia, czy po prostu interwencji Straży Miejskiej, jeżeli chodzi o bezpańskie psy? Czy w jaki sposób można też zapobiec? Gdzie, jak nie będę mówić, to wiecie, są ty sobie zapłacą głowy. A jak nie, to jest prosta sprawa. Mam tutaj ofertę licencję do 50 zł, kupię sobie wiatr. Proszę bardzo, kolejne pytania. Pan może pan burmistrz odpowie. Panie Kiełek, Piotr. Korzystając z tego, że mamy przedstawicieli z urzędu, ja mam jeden taki właśnie wniosek. Ze względu tego, że mieszka na ulicy Rejmonta, a tam jest jeszcze na końcówce Rejmonta jest warstwa samochodowa. Mam taką prośbę, żeby służby właśnie drogowe czy komunikacyjne zezwoliła nam postawić tak zwane promiki ograniczające szybkość. Bo ze względu tego, że są tablice na całym kraju, powiedzieć, po osiedlu ograniczenia, ale co z tego, jak tam
można nawet i centrum jeździć. A tam się nie zbija z Konarskiego do szkoły i w każdym razie, jeżeli chodzi o sprawę tych progów, to nawet byśmy byli skłonni wziąć i pokryć ich z własnej kieszeni, jak się zrobi. Ale żeby zezwoliła nam w Polsce. Właściwie załóżmy na siebie. Dziękuję bardzo. To proszę bardzo, pan burmistrz. Czy ja rozumiem, że pan Jakiełek, obecność warsztatu samochodowego nie ma związku z dużą prędkością? Ale to jest tak, że tam są jeżdżą, ale wszyscy jeżdżą do ulicy. I tam jest tak mówiła ulica, że naprawdę, jeżeli chodzi o tę sprawę, skąd tu jest tam dzieci ze szkoły, jeżdżą prostu do szkoły, bo na koniec Konarskiego, to jest tam ulica, są to ulice równorzędne. Wszystkie tam były na przeciwdziałaniu, to jest raz. Z drugiej strony nie ma, jak się to mówi, co dziwnie, to tam można poniżej setki, właśnie poniżej 50, to nie ma tych ruchów, a tam jest na to ruchów. A jeżeli by mieli zezwolenie, to dwa progi naprzeciw Belety i Kizera postawiliby się. Niech sobie odrywają. Oczywiście. Temat podobnie jak wcześniej po prostu jest zanotowany, mam próg zwalniający. Nie obiecuję, nie składam deklaracji, że problem po dzisiejszym zebraniu się pojawią, ale jednocześnie nie neguję, że to jest niemożliwe. Czyli temat do rozważenia. Dobrze, wiem, w którym to jest rejonie. Faktycznie, ja myślałem, że jakiś związek z warsztatem, to znaczy, jak do warsztatu, to raczej wolno, bo zepsuta. Jak z warsztatu szybko, to znaczy, że dobry warsztat. Ale bezpieczeństwo, przepraszam za żart, jest najważniejsze, bo faktycznie jest odcinek prosty, całkowicie, zupełnie. Pan komentarz na temat psów, to ja za chwilę oddam głos na pytanie pana Fornala. Pani tutaj uzupełniała kwestię ulicy Sikorskiego, pani Kusak, w kontekście to ulica Fredry, prawda? Tam całe osiedle w ogóle jest takie. Całe osiedle jest takie i tu nie zgodzę się także z panią, wcale chyba nie jest tak źle w Kętach, na Wszystkich Świętych i na każdego. Gromy leciały na mnie, że nie zgodziłem się na asfaltowanie jesienią po skończeniu rowów. Koszmar był wielki, bo w zimie było błoto, państwo widzieliście, jak to było włożone na rynek. Zapylenie, jak było sucho, było straszne, ale w tej chwili czas minął i jest odpowiedni moment na tego rodzaju pracę. Czyli zostało to wszystko wykorygowane, utwardzone, co miało siąść, to usiadło. Tam, gdzie jest w całości asfaltowana droga, to jest zupełnie w tej chwili, znowu będzie problem, no znowu będzie za szybko, bo za dobra jest droga. Natomiast tam, gdzie są uzupełniane nitki, gdzie była tylko pojedyncza, na przykład, nie wiem, deszczówka prowadzona, to tam asfalt został bardzo starannie wycięty, nie wyrywany koparką i doklejony gdziekolwiek, więc jest lepiej. No niestety, no spadliście państwo ofiarą tego, powiem prosto, jak nie powinno się robić. Jak nie powinno się robić asfaltowania po kanalizacji i w tej chwili niestety nie ma tam już żadnych obostrzeń co do odpowiedzialności wykonawcy asfaltowania i robót kanalizacyjnych, bo to już jest po prostu po gwarancji. Więc to spada na gminę, w miarę możliwości powoli będziemy starali się to rozwiązywać. Tam ta droga, która łączy się z Kęcką Jana Kantego, no jest praktycznie nieprzejezdna. Tam można uszkodzić samochód i nie da się tam tą drogą jeździć. Temat zanotowany, bardzo istotny. Ulica Bielańska, dokładnie, ta ulica Bielańska, także ona była pięknie wyznaczona, a w tej chwili już jest pozabierana także pod działalność rolniczą, prawda? I to będziemy interweniować, będziemy po pierwsze domagać się odpowiedniej szerokości drogi, bo to jest bardzo istotne. I w tej chwili faktycznie nie może być tak, że ten odcinek tutaj jest najgorszy. Między innymi w gminie Kęty zostały zlecone w tej chwili, nie płacimy za to nic, od razu mówię, próba zagospodarowania i stworzenia koncepcji właśnie połączenia typu rowerem, nie wiem, pieszo nawet z bezdaczkiem, wzdłuż osi rzeki Soły, czyli od parąbki, od zapory, żeby dojść do Oświęcimia. I ta droga jest nam bardzo potrzebna, więc będziemy o nią walczyć, tutaj też przed zebraniem rozmawiałem, że nagle na naszym kamieniu pojawia się ziemia orna, więc wiemy o tym i będziemy starali się w sposób cywilizowany. Zanotowałem.
Monitoring, słuszna uwaga, w tym roku w gminie Kęty zabezpieczone są środki na poziomie 100 tysięcy złotych na monitoring. Ten monitoring, on z jednej strony budujemy od zera cały system. To jest tak, że monitoring to nie tylko kamera, no to nie w żaden sposób nie będę tutaj doktoryzował się na temat monitoringu, ale to jest kwestia, po co monitoring, jak nikt niego nie patrzy. Jest także etaty na monitoring, który ma być dozorowany i to ma być monitoring skuteczny, więc nie tylko na stałych masztach, ale monitoring przenośny, czyli liczymy na sieć radiową i na zasadzie, no niestety, tak ten świat idzie, strzeżcie się, bo nie wiecie, gdzie będzie kamera, prawda? Oczywiście z zachowaniem wszelkiej godności, to proszę tutaj też nie brać aż tak dosłownie, jak powiedziałem, ale tu głównie chodzi o tych, którzy wykraczają przeciwko prawu, więc w ten sposób ten system już w tym roku pierwsze zrobki ruszą, a potem, jeżeli będzie akceptacja, będzie rozbudowany, więc w tym momencie jesteśmy na etapie budowy systemu monitoringu. Pan Murowiec, jak to przygotowałem, ulica Wyspiańskiego, więc powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o asfaltowanie, tak, jest uwzględnione do mostku asfaltowanie w tym wieloletnim planie inwestycyjnym i też kwestia mostku, której w wielkiej przyszłości nie ma. Więc tam trzeba zrobić porządki, bo z tego mostku za kilka lat nie będzie już nic. Natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie, powiem, w jaki sposób to działa. Gmina Kęty w dalszym ciągu prowadzi politykę doświetlania gminy. Pomimo tego, że wiele gmin na terenie kraju, Państwo słyszą o tym, wyłączane są lampy, rezygnuje się z oświetlenia kosztem oszczędności. Ja uważam, że na bezpieczeństwie oszczędzać nie można. To jest bardzo potrzebne. Ale system wygląda następująco. Co roku są z poszczególnych sołectw, także w mieście Kęty, wytypowane punkty, które trzeba zrobić. Decyzję podejmuje komisja organizacyjno-regulaminowa, czyli nie Urząd Gminy Kęty. Chcemy po prostu, żeby lampę postawiono tam, gdzie jest najgorzej, najciemniej, najbardziej niebezpiecznie, bo niestety wniosków jest więcej niż możliwości postawienia lamp. Rada Sołecka z panem sołtysem na czele wnioskowała o dwie lampy na ulicy Wyspiańskiego. Co zrobią z tym radny? Na dzień dzisiejszy nie wiem, ale taki wniosek jest złożony. Psy. Wiązkę, tak, oczywiście. Żeby to po prostu z nim kurzować, bo po prostu te osoby muszą dostać za to karane to dotknięcie, a nie w zasadzie, że on sobie bagatelizuje, odsiedzi i dziękuję. No oczywiście. Bo niestety tutaj cały system jest nieprzyjazny, polegający na tym, że też często mamy koszmarne, prawda, niska szkodliwość społeczna czynu i nagle okazuje się, że ale nie nam dzisiaj o systemie sądownictwa rozmawiać. Panie komendancie, proszę o temat psów, które też są problemem na terenie gminy. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu, bo to jest temat niezwykle ważny. Dla mnie z tego tytułu, że podpisuję rachunki za odwiezienie tych psów do schroniska. To są niesamowite pieniądze. Za jednego psa, proszę Państwa, płacimy 650 zł. I jedna z moich refleksji na początek. Nie ma bezpańskich psów. Nie ma dzikich psów, są tylko właściciele, którzy nie dbają o te zwierzęta, wyrzucają te zwierzęta, albo w ogóle się nimi nie interesują. Druga taka informacja dla Państwa. Najwięcej interwencji, które podejmujemy, dobrze się składa, że tu jestem, dotyczy właśnie Nowej Wsi. Tutaj jest najwięcej interwencji związanych z podwiezieniem i z bezpańskimi, niebezpańskimi zwierzętami, które biegają sobie tutaj po Nowej Wsi, gdzie stwarzają zagrożenie. Na trzy pogryzienia, które mamy odnotowane w tym roku, dwa mają miejsce w Nowej Wsi. Programem się zajmujemy w ten sposób, przyjmujemy oczywiście interwencje. Najlepiej, gdyby oczywiście zgłoszenie, które jest do nas przekazywane, no wskazywało, czy to może być pies. Bo Państwo wiecie, mieszkacie tutaj na miejscu, wiecie, kto się tymi psami, czy tymi zwierzętami nie opiekuje. Wtedy najłatwiej i najszybciej. W momencie, kiedy nie ma właściciela, naszym zadaniem jest, żeby to zwierzę gdzieś przymknąć. Bo niestety, mam nadzieję, że to też się w tym roku zmieni. Firma, która obsługuje naszą gminę w zakresie wyłapywania bezpańskich zwierząt, jest z Cieszyna. Czas dojazdu to jest, proszę Państwa, gdzieś półtorej godziny. Na półtorej godziny czasami musimy się z tym zwierzęciem gdzieś tam borykać, żeby go przetrzymać. Ja miałem taką sytuację, nawet w Sylwestra tutaj w Nowej Wsi na Święcińskiej o drugiej w nocy czekaliśmy na firmę, żeby psa odebrała. Także jeżeli są interwencje, oczywiście je podejmujemy. Najlepiej, gdybyście Państwo od razu wskazali, czy te zwierzęta mogą być.
Byłoby nam łatwiej, gdybyście, znaczy, może źle powiedziałem, gdyby się mieszkańcy wywiązywali ze swoich obowiązków i popatrzali czasami na regulamin, który mamy, albo na zmianę przepisów ustawowych. W tej chwili każde zwierzę, każdy pies musi mieć identyfikator. Musi mieć. No, gdyby każdy pies został takim identyfikatorem oznaczony, wiadomo, Straż Miejska podjeżdża, sprawdzamy, jest numerek, podjeżdżamy do właściciela i nawet może się robić bez mandatu, bo przyjeżdżamy, proszę panią, czy proszę pana, tam jest pański pies, proszę sobie podejść, proszę go sobie zabrać. A tak to troszeczkę walczymy z wiatrakami. Dziękuję. Ja w uzupełnieniu, tak jak problem dotyczy całej gminy, to nie jest problem Nowej Wsi, jeżeli chodzi o psy, ale tutaj wyraźny, zauważalny, gmina Kęty faktycznie płaci, to są dziesiątki tysięcy złotych w skali roku, jeżeli chodzi o psy. Podpisanie umowy z Cieszynem nie sprawdza się, bo pan komendant optymistycznie mówi o półtorej godziny, a czasami to jest kilka albo kilkanaście godzin. No i wyobraźcie sobie państwo, nie, psa, który łaskawie zaczeka na łapsa z Cieszyna, no to jest niemożliwe. Więc my poważnie zastanawiamy się i nie chcę zapeszać, ale są prowadzone prace mające na celu, po pierwsze, zmianę umowy, czyli to nie cieszy. Tu niestety zbyt dużego zainteresowania nie ma i po drugie chodzi o kwestię schroniska dla bezpańskich zwierząt, nie tylko psów, bo chodzi także o koty i chodzi także o zwierzęta dziko żyjące. Chcemy to zmienić, więc tutaj też ten problem widzimy. Dziękuję. Proszę bardzo, kolejne pytania. Pani Kucek. Pismo z Zarządu Dróg Powiatowych skierowane do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o wykaz zdarzeń drogowych na tej ulicy. Czy inaczej mówiąc, ile tam było wypadków policji. Pewnie, ja gdybym w tej chwili, pewnie dostanie Zarząd Dróg odpowiedź, że na przykład policji nie było, więc sprawa utknie w miejscu. Natomiast to nie oznacza, że nie należy interferować. Natomiast ja nie sądzę, że na drodze powiatowej też gdybając można ustawić progi. Proszę bardzo, kolejne pytania, wnioski. Pan Franciszek Gałga. Dzień dobry. Franciszek Gałga. Mam dla państwa, panie burmistrzu, wszyscy zebrani parę tematów. Wszystko to będzie w formie wniosku, proszę sobie tak zapisywać. Pierwszy wniosek to będzie dokończenie odwodnienia ulicy Szkolnej i ulicy Rejmontu. Widzę ten problem. Pełniłem kiedyś taką funkcję społeczną, wiem, że to są te studzienki, chodzi o te studzienki chłodne. Po prostu zostały zabudowane studzienki chłodne. Bardzo się dziwię,
to z urzędu, jak wiem, wcześniej pan Zieliński tam był, zawsze różne sprawy dyskutowaliśmy, ale śmieszne to jest i dziwne, jak ktoś potrafił zrobić studzienkę wodną przed skrzyżowaniem ulicy, przy ulicy Szkolnej koło pana Pieczki, tam po ulicy Konarskiego na skrzyżowaniu. No, ta studzienka chłonna tam nie wywiąże się z tego zadania. Już sami widzimy, koło jest pełno wody przy opadach. Przecież to musi być odprowadzenie i jest możliwość odprowadzenia z tej studzienki oczywiście do młynówki. Tam są, to są wody opadowe i jak pamiętam przepisy, było nigdy nie przeszkadzał, żeby wodę odprowadzić opadowe do takiego, do młynówki na przykład, no ona się nazywa, ale to tak jest rowek odwadniający. Druga strona, to jest ulica Rejmonta, to jest słynna studzienka po pana Słońskiego, to jest ulica Rejmonta i Kukonowskiego. To też jest studzienka, ale sami państwo widzicie, jak się tam jeździ, dzieci chodzą do szkoły, to jak niektórzy mówią, jak słyszę, że on tam na asfalcie ma zaniżenie 5 cm, że on ma troszkę wody, to co ma powiedzieć to dziecko, które idzie do szkoły? Praktycznie niektóre jest małe, to one ma kostki pod kolana do tej wody tam. Jakoś, no tu do pana sołtysa troszkę jest spraw. Ja bym widział to odwodnienie z tej studzienki wodnej, bo ta studzienka nie ma szans tam. No gdzie ta woda się podzieje? W utwardzeniu drogi, skrzyżowania? No nie ma szans. Więc tamten odprowadzić mógłby być to rurociąg, bo jak widzę wzdłuż ulicy Rejmonta w dół do tej właśnie studzienki, od której jest odprowadzenie z Rejmonta aż do Młynówki poprzez koło Orlika oczywiście. I do tej studzienki spokojnie by można, jeżeli już tam są posesje biziutka, tam nie ma praktycznie pobocza żadnego, żeby nie kolidowało, to po prostu rurociąg dołączyć do tamtej, już by to rozwiązało sprawę. Kolejne odwodnienie to jest ulica Żeromskiego, które zostało troszkę zapomniane. To jest, jak jest warsztat, tam jest Jekiełek dalej, tu pan, jego tata tu mówi na ten temat, ale tam była kiedyś remontowana ta droga, jak pamiętam, podniesiony poziom tej drogi, tam było zaniżenie Niecka, podnieśliśmy to oczywiście żwirem, natomiast okazało się, chociaż tyle dyskusji peskowania było, ale że to jednak się okazuje, że jest jeszcze za nisko. Tam jest tak samo rozlewisko na całej szerokości jezdni i też widzę odwodnienie stamtąd, tylko rozumiem, że ten teren jest niżej od tej studzienki, od tego rurociągu, gdzie jeszcze jest Orlika prowadzony, bo tam jest rzeczywiście niżej, ale można wzdłuż Żeromskiego też do Górówki to odprowadzić. Te problemy istnieją przy każdych opadach. Szczególnie, jeszcze raz mówię, Konarskiego, Rejmonta, studzienka wodna i szkolna. No kto wpadł na pomysł, żeby ten rowek tam zasypać? Za mnie próbowali, ale nie pozwoliłem. Natomiast teraz zrobiono studzienkę wodną, to ona nie zdaje egzaminu. Więc jeżeli takie roboty się wykonuje, panie burmistrzu, no ktoś to musi sprawdzać. To są, czyli zostały włożone, wyłożone pieniądze, ale robota niedokończona. Ten problem jest dalej. To jest, czyli wniosek o dokończenie tych odwodnień. Jeszcze raz mówię, ulica Szkolna i Rejmonta. Można to wszystko dokończyć. Oczywiście, że nie wszystko się naraz da wykonać. Druga sprawa. Chodzi o rzekę Sołę i Macochę. Nikt tu nie mówi na ten temat. Dziwię się mieszkańcom tu od strony zachodniej. Zresztą sami państwo wiecie, to jest wielkie zagrożenie. Pomimo tego, że pan burmistrz mówi, znam te sprawy, no, Polski Zarząd Melioracji Wodnych i urządzeń RZGW i tak dalej, spółki wodne, wszyscy się od tego żegnują, ale trzeba to monitorować, trzeba to pisać, sam wiele rzeczy pisałem, mówię, musi się to przypominać, żeby oni pamiętali o tym. Jak zapomnimy, to będzie tak, że ta woda dopłynie tu do głównej drogi do wojewódzkiej. Zobaczycie, pod stację benzynową. Natomiast chodzi o Sołę, czyli umocnienie tych brzegów i może uzyskać, co było zabronione później, gruntowanie, czyli korytowanie rzeki Soły. Nie było, można było sprzętem mechanicznym wjechać, żeby czasem kropla oleju nie wpadła do Soły, do wody. Kiedyś było to po każdych opadach, gdzie koryto było zmienione, gdzie różne cyple były później
Teraz to widzimy, jaki jest efekt. Po stronie Sznerowskiej cały brzeg siat, te kamienie, siatki, wszystko zostało podpukane, opadło to. Jest znowu problem na niesamowite sumy. A z tego względu, że nie pozwolili w korycie rzeki po większych opadach, po, oczywiście po, nie powiem, po powodziach w 1997 roku, żeby to koryto można było przesunąć ten żwir w korycie na jedną i drugą stronę, po prostu dać możliwość płynięcia tej wody. Ja nie mówię o prostowaniu, bo to nie wolno takie rzeczy robić, tylko żeby ta woda miała miejsce płynąć, nie odbijała się od cyfra i uderzała to umocnienie brzegowe i niszczyła. Niszczyła to, no po prostu to są, jak się mówi, z naszych podatków, ale to widzimy wszyscy. Oczy bolą i rzeczywiście tak nie można przeżyć. Czyli ja bym wnioskował, żeby dali interweniować do Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, czy do RZGW, tu oczywiście do Oświęcimowa, do spółek i tak dalej, to bardziej rowki odwadniające, o to umocnienie brzegów Soły. I teraz powiem jeszcze na temat Macowy. No jest tu mostek za szkołą, ten drewniany na Macoszu. No jest tu troszkę problem do rodziców. Tam przychodzą dzieci. Oczywiście rodzice z nim przyznają, którzy niedaleko odległości mieszkają. I te dzieci po prostu, żeby się wykąpać, żeby z kamieni, z brzegów zabierają kamienie, umacniając ten brzeg. A wiemy, że tam jest jazd, tam jest nasilenie, uderzenie wody mocne. Podpukuje te kamienie, oni z łatwością sobie zabierają, układają taką tamę, spiętrzają tą wodę. Później przychodzi woda większa, wypukuje brzeg. To miejsce, gdzie były te kamienie i już jest problem, że kiedy puka zaleje cały teren aż pod las, bo tu jest problem wielki. Trzeba to po prostu wiem, że jeszcze spółki wodne remontowały jeszcze, jak powiem, te funkcje, to umocnienie brzegowe poniżej tego mostu. Musi to być umocnienie na paru metrach, żeby ta woda, która z największą siłą uderza w te brzegi, no musi mieć po prostu opór na tym umocnieniu. Natomiast jeszcze mi chodzi o wyrwę, prawdopodobnie pan sobie już tam był już, koło pana Grunwalda, Włodka Grunwalda, to jest ulica Kościuszki, pan Tomala, ale to jest koniec ogrodzenia pana Grunwalda, czyli stare młyny, Warmuza, jak ktoś pamięta. Tam na zakończeniu tego ogrodzenia jest takie zakole, czyli na zewnętrznej stronie brzeg jest podmyty i ta wyrwa się powiększa. Praktycznie to, co było, podniesiono ten brzeg gdzieś 1,20 m, pamiętam, umocnione, teraz to już jest podpukane, ta wyrwa jest gdzieś z 8 metrów na głębokości w brzegu gdzieś 1,5 do 2,5 m. Naprawdę jest tam zagrożenie niewielkim kosztem, myślę, można by to naprawić, bo jeżeli tam ta woda wypłynie, to w stronę Malecki płynie, no przypomnij się poprzedniemu burmistrzowi. Coś takiego zamiennego. Ale wtedy, jak on wykonywał, było w porządku, tylko z biegiem czasu te brzegi były oczywiście nie na tyle mocne może, więc sam mówię, że ta, wtedy to, jak to nazywałem popularnie, kiszki z faszyn, nie były z odpowiedniego materiału robione. Pamiętam, jak rozmawiałem z biorącami, to mówię, dlaczego to nie robicie z wikliny. Z wierzby tylko robicie, to tam różne gałęzie, nawet z olej i czegoś, to wszystko pogniło, poniszczyło się. Ale tak to zrobili wtedy. Więc niewielkim kosztem by to można naprawić i naprawdę ten problem został rozwiązany. Czyli wniosku.